najważniejsze przesłanie tego wyjazdu? Motto bym tak powiedział. Tak jest, proszę. Ostrożnym być, konieczna, to, że... Znaczy, kaketa was może. No nic. Super Stadion Vox FM. Ono wróciło, wróciło. Słońce. No dobrze, wróciło słońce i pierwszy punkt tej niedzieli. Konferencja prasowa. To pani jest super. Najważniejszy wniosek po dzisiejszej konferencji prasowej. Wiemy, jak się po brazylijsku wymawia Japonia. Japonia po polsku, tak. Po portugalsku Japão. Hello, Gleb. Hello. How are you? I'm fine. You look amazing. I was satisfied with... Yeah, of course. Of course. Many people from Poland call me and told me the Gleb is super. He's amazing, really. Woman or man? Huh? Woman or man? Вумано. Вумано. Вумано is for is Russian. Kobieta. Смотреть в глаза женщинам надо. Абсолютно надо. Абсолютно надо было. Смотреть в глаза женщинам абсолютно надо. Смотреть в глаза женщинам абсолютно надо. Wiemy, że jeszcze parę dni jest do tego spotkania. Musimy się jak najlepiej przygotować, bo za dwa dni gramy te spotkania. Znamy ich mocne i słabe strony, więc musimy zneutralizować te mocne, słabe wykorzystać, no i jechać tam po trzy punkty. Tiago, takie pytanie, bo jest taka szansa, że wyjdziesz na środku obrony od pierwszej minuty. Jesteś gotowy? W sensie czujesz się tak? Tak, myślę, wszyscy, którzy tu są gotowi. Trener selekcjonował tych piłkarzy, którzy na pewno mogą coś dać do kadry. Jestem jeden z nich. Grałem wiele meczów w eliminacji, jestem tutaj w reprezentacji od 4 lata. W klubie grałem praktycznie co weekend, cały sezon. Znałem, jak funkcjonuje zespół, kadra i jestem przygotowany. I na pewno trener może na mnie liczyć. No dobrze, dzisiaj ostatni... Zaraz, gdzie mam okulary? No dobrze, dzisiaj ostatni trening przed meczem z Senegalem. Tutaj w Soczi, za moimi plecami, właśnie trwa sesja treningowa, całkowicie zamknięta dla publiczności, dla mediów. Chodzi o to, żeby nie podejrzeć po prostu rozwiązań, które mogą się przydać właśnie we wtorkowym meczu w Moskwie. Skoro więc w centrum prasowym już dzisiaj nic nie załatwimy, lecimy w miasto. Spasiba. Do świdania. Тоже ниндзя в России и футболист. Wszyscy dziennikarze tutaj w biurze prasowym ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej dostali taki kieszonkowy słownik piłki nożnej, rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Zaglądam sobie do niego i co my tu mamy ciekawego? Na przykład połowa to time, rzut rożny corner, teraz proszę o chwilę cierpliwości, uglowoń. Uderzenie to udar? No niech będzie, że uda. Swiestok, gwizdek. To fajne. Sietka. Sietka to jest siatka bramki. Ładne. Bardzo ładne. Overtime. Overtime to dogrywka. Arek, wiedziałeś, że overtime to jest dogrywka? Overtime. Arek, taka literka otaka to co oznacza? Taka otaka? Sędzia to... Sudi. Rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Okej. Okay.